Cześć. Dzisiaj odcinek razem z moją Jaśminą i z lalką Klementyną, ponieważ nie wiem, jak długo wytrzyma dziecko mi na rękach. Dzisiaj odcinek o usypianiu dzieci. Film podzieliłam na dwie części. Najpierw powiem wam o moich trzech zasadach, jeśli chodzi o usypianie, a później jak ja usypiam moją trójkę. Przed uśpieniem dziecka warto sprawdzić, czy Jaśmina nie jest głodna, czy jej się odbiło, czy nie chce się przypadkiem bawić, czy nie jest jej przypadkiem w czymś niewygodnie. Mają się jakieś metki, źle ubrana, czy dziecko po prostu nie jest chore i dlatego może marudzić i mieć problemy z zaśnięciem. Jeśli te wszystkie rzeczy zostały spełnione, no to możemy przejść tak naprawdę do usypiania dziecka. Każde dziecko usypiamy w inny sposób. Przynajmniej tak jest to u mnie. Nie wiem jak u was, ale u mnie każde z moich córek usypiałam ją troszeczkę inaczej. Niektóre rzeczy oczywiście się gdzieś tam powtarzają, ale nie ma u mnie czegoś takiego jak złoty środek. Więc filmiki, które pojawiają się w internecie w stylu uśpię dziecko w 2 minuty, ta metoda działa na każde dziecko i na przykład metoda w stylu kładzenia na dziecku chusteczki, zakrywania jej twarzy, no nie, to zupełnie u nas nie działa. Oczywiście pewno po, nie wiem, pół godzinie może by dziecko usnęło, natomiast no to chyba nie o to chodzi. Każde dziecko lubi być usypiane w inny sposób, tak jak dorosły. Jeden będzie liczył barany, drugi będzie słuchał spokojnej muzyki, takiej wyciszającej do snu, a trzecia osoba będzie myślała o niebieskich migdałach i po prostu, no, każdy śpi zupełnie inaczej, zasypia i trzeba też to dostosować po prostu do naszego dziecka. Przed zaśnięciem powinniśmy zastanowić się tak naprawdę, co nasze dziecko lubi, czyli czy lubi być otulone ze wszystkich stron jakimś otulaczem, becikiem, związane. Czy nie? Czy woli jednak mieć tą wolność i swobodę? Czy lubi cicho, czy głośno? Gdzie lubi spać? Może dane miejsce po prostu gdzieś tam przeszkadza, tak? I że lubi tylko na przykład spać często na naszych rękach, tak? Albo tylko lubi w swoim bujaczku. Więc dobrze jest przeanalizować te miejsca i dołożyć to jakby do kwestii usypiania. To tyle z takich moich trzech zasad, jeśli chodzi o to, jak w ogóle się przygotować do sypiania dziecka. Natomiast teraz przejdę już do konkretów. Wyliczyłam 12 moich propozycji, jeśli chodzi o usypianie. Szumienie. Szumy, czyli dźwięki, które właściwie nasze dziecko jeszcze zna z brzucha matki, to są właśnie takie szumy. Można oczywiście kupić szumisia, czyli taką zabawkę, która ma wbudowaną właśnie taki dźwięk tego szumu. Można sobie ściągnąć jakąś aplikację lub są też na YouTubie, można po prostu włączyć właśnie te szumy. To akurat średnio działało na moje dzieci. Na moje dzieci działało zdecydowanie szumienie przeze mnie, czyli ja notorycznie szumiałam. No właśnie, widzicie? I dziecko się uspokaja. W moim przypadku takie szumienie zdecydowanie pomaga. Przy Jaśminie troszeczkę mniej, jeśli chodzi o spanie. Dzieci lubią być noszone i to jest jedna właśnie z opcji, ale pamiętam na przykład przy Róży, która lubiła spać podczas noszenia, ale szybkiego. Lili wolała takie wolne, jakieś kołysanie przy tym chodzeniu, natomiast Róża, żeby to było tempo, żeby to było szybko, energia, wtedy zasypiała. No więc tutaj trzeba zweryfikować, która opcja jest dla waszego dziecka lepsza. Bujanie. Bujać możemy w różny sposób. Możemy bujać dziecko w sposób następujący, tak? Czego zazwyczaj moje dzieci
nie tolerują. Opcja druga, którą akurat tutaj moja Jaśmina uwielbia, to jest opcja bujania do przodu. I tutaj takie bujanie do przodu powoduje, że naprawdę ona bardzo często w ten sposób zasypia. W ten sam sposób możemy bujać w różnych takich bujaczkach. Ja często używam na przykład fotelika samochodowego właśnie do takiego bujania do przodu i do tyłu. Kolejny punkt to kołysanki. Kołysanek jest mnóstwo, możecie sobie naprawdę znaleźć w internecie najróżniejsze, ale oto moja lista top 3 kołysanek, które ja zazwyczaj stosuję. Wcale nie musicie się przejmować, że nie wiem, nie umiecie śpiewać, że nigdy nie śpiewaliście, a nagle tutaj jakieś kołysanki. Spokojnie, dziecku tak naprawdę najbardziej potrzebne jest to, żeby właściwie słuchać waszego głosu, więc jeśli totalnie już nie potraficie śpiewać, nie chcecie nawet próbować, no to możecie na przykład wyrecytować coś i to nie będzie kołysanka, tylko będą wierszyki na dobranoc. Okej. Nie wiem, jak to tak naprawdę nazwać, ale moja róża przez cały czas, kiedy ja ją usypiałam, uwielbiała, żeby usypiać ją w ten sposób. Delikatnie trzymałam tutaj główkę i delikatnie ją tak jakby, troszeczkę tak można powiedzieć, ją podskakiwałam z nią do góry, albo tylko ją podbijałam. Oczywiście no z mniejszym dzieckiem, no to tutaj bardzo mocno trzymamy. No Jaśmina, jak widać, tego nie lubi. Często jak była już starsza, to też starałam się ją głaskać na przykład po plecach. I to też pomagało. Gadanie, gadanie i gadanie, monotonny głos wasz. Na pewno po jakimś czasie dziecko uśpi. Głaskanie. Możemy głaskać po nóżce, możemy głaskać po pleckach, po główce, ale też bardzo dobre dla noworodka, żeby trochę uspokoić, jest głaskanie, dotykanie stópek. Wieszenie na gałęzi. No i tutaj, ojej, ja nie wiem, czy mi pozwoli Jaśmina na takie teraz zabiegi. I czy to zobaczycie w ogóle? Ja troszeczkę ją podniosę do góry, ale to oczywiście powinno być dużo niżej, ale tak, żebyście widzieli. Chodzi o to, żeby po prostu dziecko położyć w takiej pozycji i bujać. O, główka sobie może leżeć po prostu, tylko mówię, ja wam pokazuję to trochę wyżej. Oczywiście nie musicie tak podnosić do góry. No i bujamy, tak? I bujamy. Ta opcja jest bardzo dobra i skuteczna, jeśli dziecko zaczyna płakać w tym okresie takim godzina 18 w górę, kiedy bardzo dużo mam myśli, że dziecko ma kolkę. Moje dzieci nigdy nie miały żadnej kolki, ale po prostu w tych godzinach faktycznie dziecko już ma wszystkiego dosyć. Ja zdecydowanie polecam czytać dzieciom przed snem i moje są do tego już przyzwyczajone właściwie, do takiego rytuału czytania książeczek. Z tym, że uważam, że jeśli chodzi o usypianie, to lepiej jest czytać książki z jakąś historią, z jakąś fabułą, niż takie, które wymagają od dziecka jakiejś takiej interakcji. Czyli nie o to chodzi, żeby dziecko się pytało, a co to, żebyśmy my zadawali pytania, gdzie jest kotek, gdzie jest piesek, czy coś w tym stylu, tylko żeby to była jakaś historyjka, bo wtedy dziecko się właśnie wycisza. Kolejny sposób to wózek. Nie wyobrażam sobie, żeby bujać wózku w moim malutkim mieszkanku. Natomiast widziałam dużo mam, które buja w domach, wstawiając wózek po prostu do domu i bujając w wózku, ponieważ dzieci właśnie lubią te wszystkie takie
bujania i to stwierdzenie, że dziecko nie bujajmy, nie nośmy, bo się przyzwyczai. Dziecko już jest do tego przyzwyczajone, bo właśnie w brzuchu mamy bujało, cały czas bujało. Dlatego też właśnie tak lubi to bujanie. No i teraz takie, można powiedzieć, hardkorowe sytuacje, czyli sytuacje, w których już naprawdę nic nie działa, a musimy uśpić dziecko, bo już umieramy, to w grę wchodzi suszarka, czyli tutaj znowu to szumienie, odkurzacz, pralka, czyli takie rzeczy, które faktycznie wydają takie bardzo głośne, jednostajne dźwięki. Jeśli to nie pomaga, no to jeszcze słyszałam o jazdach samochodem, bo moje dzieci na przykład momentalnie w samochodzie usypiają i potrafią spać 2 godziny przynajmniej, nie mam po prostu żadnego problemu podczas jazdy, ale słyszałam o przypadkach, kiedy rodzice specjalnie wsiadali w nocy do samochodu, żeby po prostu dziecko uśpić. Ostatni mój punkt, taki mój ulubiony ostatnio, to jest punkt moja mama. Dzwonię do mojej mamy specjalnie, żeby uśpiła moją Różę najczęściej, ale często też zasypia moja Jaśmina. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że słyszy głos mojej mamy, czy po prostu ja jakoś inaczej z nią rozmawiam przez telefon. Bo jak rozmawiam z innymi osobami, to takiego efektu nie ma. Natomiast z moją mamą faktycznie moje dzieci zasypiają i Róża to dosłownie parę minut i moje dziecko zasypia. Nie mogę powiedzieć, że polecam moją mamę, ale polecam zadzwonić do kogoś i spróbować w ten sposób uśpić swoje dziecko, jak już inne patenty się nie sprawdzają. A na koniec dajcie subskrypcję, jeśli stosujecie takie metody jak moje przy usypianiu swoich pociech. No i łapki w górę, jeśli któraś z tych moich porad pomogły. A ten filmik chyba właśnie uśpił Jaśminę. Dlatego mówię cicho. Pa, pa.